Elo, tutaj FGP Friends, a dzisiaj to jest kolejny odcinek Co wolisz, ale tym razem na temat Minecrafta. 20 pytań, co wolisz na temat Minecrafta. No, zobaczymy, jakie będą pytania, kto ile procent odpowiedział. Dobra, no to co, zaczynamy. Co wolisz? Diaksy, szmaragdy? Diaksy. 90% osób też woli diaksy. Patrzcie, dopiero jeden dzień temu to wstawili, a już tutaj 20 tysięcy głosów jest razem, no. Minecraft. Ja nie jestem taki, że ciągle pykam w Minecrafta, ale jeśli jest co wolisz o Minecrafcie, to no, mogę chyba sobie rozwiązać. Kogo wolisz? Smoka, Witchera? No, tutaj to takie pytanie odnośnie smoków. No, wiele smoki nawet, ale Witchera to w ogóle nie lubię. Zniszczył moją arenkę WWE. Co wolisz? Pełną zbroję diamentową? Pełną zbroję kolczą? No pewnie, że diamentową, no. Trochę takie głupie. Te dwa pytania były, co wolisz, diaksy i czy szmaragdy, czy teraz pełną zbroję diamentową, czy z kolczą? Co wolisz? Zostać popchniętym przez zombie i wpaść do próżni, czy zostać zabitym przez gasta i upuścić wszystkie przedmioty do lawy? Chyba do próżni. Bo może bym wtedy mógł odzyskać stracone diaksy. Kopie diamenty, kilof przeklęty. O Jezu, zaklinę. Co wolisz? Minecrafta od Classic do 1.6? Minecrafta od 1.61 do 1.12? Pewnie. To też trochę głupie pytanie. Kogo wolisz? Markusa Persona Nocza czy Jensa Bergenstena? Nocza. Kogo wolisz? Herobrine'a, Entity 303. No tutaj to są dwa naprawdę kolesie, które są trudne, ale chyba Herobrine jest łatwiejszy i przynajmniej mniej mroczniejszy. Herobrine'a bym wybrał. Co wolisz? Single player, multiplayer? Zależy, co bym tworzył na single player. Zależy, co bym mógł tam sobie stworzyć. Który serwer wolisz? gc2.pl, krainamc.pl. No pewnie, że krainamc.pl to jest fajny serwer. Bardzo go polecam. Który serwer wolisz? Minefox.pl, mines.pl. Na tym serwerze nigdy nie grałem, a na Minefoxie grałem, więc wybieram ze znawcza serwerów Minefoxa. Który sobie wolisz? J4 Studios, Mojang AB, Mojanga. Mojang jest fajny, XD. Jakiego Minecrafta wolisz? Na PC, na PlayStation, na Pocket Edition czy na inne urządzenia? Na PC. No, tutaj jednomyślnie PC wychodzi. Co wolisz? Żeby Minecraft miał lepszą grafikę, żeby w Minecrafcie pojawiły się nowe światy. Chyba lepsza grafika to byłoby też dobre wyjście. Światy tam ogólnie mnie nie interesują. Ja bym chciał, żeby Minecraft miał taką bardziej realistyczną grafikę, bo wtedy nawet byłoby fajnie pograć sobie w Minecrafta, który ma taką realistyczniejszą grafikę. No i właśnie od tego są texture paki, żeby ten Minecraft miał grafikę, ale bez texture paków też by fajnie był Minecraft wtedy. Kogo wolisz? Creepera czy szkieleta? Creepera, bo od Creepera zawsze można uciec, a szkielet to z łuku cię weźmie. I do piachu. Kogo wolisz? Pająka czy zombie? Oczywiście, że zombie, ponieważ pająk jest szybszy, a zombie wolniejszy i łatwiej wtedy zombiego sklepać, jak jest ten zombie wolniejszy. Więc dlatego wybrałem zombiaka. Kogo wolisz? Osadnika czy osadnika zombie? Pewnie, że osadnika. To też się takie głupsze pytanie. Chyba każdy wie, że osadnik nie zabija. Kogo wolisz? Psa ocelota? Pewnie, że psiaka. Psiaki w Minecrafcie są bardzo fajne.
Oczywiście pamiętamy Minecraft Noob kontra Pro na moim kanale. RIP Maxiu. Czy właśnie przypadkiem to nie jest Maxiu? Maxiu? Cesiu? Kogo boisz? Pigmen czy Ghast? No, jednomyślnie Pigmen. Kogo wolisz? Płomyk, kostkę magmy? No, płomyka to tak bym nie powiedział. Kostka magmy jest nawet fajna. No i znom jest 53% ludzi. Kogo wolisz? Witcherowego szkieleta, żelaznego golema? Żelazny golem. Hehehe, golem jest fajny. No i to tyle. To może w takim razie jeszcze odpowiemy sobie na kolejne 15 pytań z serii Co wolisz? Żeby nie było tylko o Minecrafcie. Co byś wolał? Mieć lęk wysokości i nie móc schodzić wyżej niż na drugie piętro w każdym budynku? Bać się słońca i wychodzić tylko w deszczową pogodę? Ja mieszkam na drugim piętrze, więc raczej mi jest już niepotrzebne mieszkać wyżej. Ale lęku wysokości tak czy siak nie ma. Co byś wolał? Żyć na widzonym domu, w którym duchy cię ignorują i robią swoje rzeczy? Raz w tygodniu być duchem w domu, w którym jesteś wykluczony spokój. Jest wykluczony spokój i miła atmosfera. Wolałbym jednak drugie wyjście, bo fajnie byłoby być duchem. Co byś wolał? Być przeciętną osobą w teraźniejszości? Być królem 2500 lat temu? Bole dzisiejsze czasy. Bo 2500 lat temu były same nudy. Co byś wolał? Być fantastycznej w jeździe konnej? Być niesamowity w ekstremalnej jeździe na krosie? I to jest dla mnie niefajne. Dla mnie takie dwa sporty w ogóle się nie liczą. Już dla mnie lepsze jest oglądanie tenisa, który i tak jest nudny, od tych dwóch połączonych sportów. No ale chyba bardziej ludzie by mnie podziwiali, gdybym wybrał drugą opcję. Co byś wolał? Napisać powieść, która będzie uważana za najważniejszą książkę w ciągu ostatnich 200 lat, ale ty i książka zostaniecie docenieni dopiero po śmierci? Być najsłynniejszym pisarzem erotycznym swojego pokolenia. Number one. Co byś wolał? Przez resztę swojego życia traktować żaglówkę jako dom? Przez resztę swojego życia traktować RV jako dom? No właściwie taki lądowy dom na kółkach by się przydał. Co byś wolał? Wypić jednego łyka jakiejkolwiek alkoholu i być śmiesznie pijany, nigdy więcej nie napić się alkoholu? Ja proponuję, żebyśmy się napili. Co byś wolał? Wymiotować w sposób niekontrolowany za każdym razem, gdy usłyszysz piosenkę z okazji urodzin? Mieć ból głowy, który trwa przez resztę dnia za każdym razem, gdy zobaczysz ptaka w jakiejkolwiek postaci? I wymiotowanie i ból głowy jest strasznie, strasznie niefajne. No ale zależy, jaki ból głowy. Jeśli to byłby taki mały ból głowy, taki tyci, taki jakbym taki się leciutko pasnął, to by mi to nie przeszkadzało. Właśnie zależy, jaki ból głowy. Co byś wolał? Zostać zatrudniony do dobrze płatnej pracy, ale na rozmowie skłamałeś, aby ją dostać i nie masz pojęcia, jak ją wykonywać? Dać prezentację o swoim życiu, ale na rozmowie nie pamiętać żadnego materiału, który przygotowałeś? Hu.
Nie wiem czemu, ale pierwsza opcja. Patrzcie ile głosów! 1-1-1-1-1-1. Co źle, chodzi przez cały dzień w szkole pracy z przyklejoną gumą na tylną część spodniach, nie zdając mi z tego sprawy. Nie zdać mi sprawy, że wczoraj został zadany ważny projekt w twojej szkole pracy, a ty nie masz go skończonego. Ośmieszenie się, jedynka. Ośmieszenie się, jedynka. Zależy z czego. Co byś wolał? Żeby rośliny rosły 10 razy szybciej, gdy jesteś w pobliżu? Żeby powstrzymywać starzenie się ludzi i zwierząt, gdy jesteś w pobliżu? O, to było fajne nawet. Co byś wolał? Mieć strasznie popękane wargi, których nie da się wyleczyć? Mieć straszny łupież, którego nie da się pozbyć? Nie wiem czemu, ale chyba wolę mieć drugą rzecz. Co byś wolał? Nie mieć żadnej kontroli nad rosnącymi włosami na ciele, nie mieć żadnej kontroli nad zapachem ciała. I to nie jest zbyt fajne. Bo czasami moich wąsików już bym nie chciał mieć, na przykład na parę dni. Tygodni. A teraz je sobie zapuszczam, bo już mi trochę widać wąsy. Dopiero mam 13 lat. Chyba jednak wybrałbym opcję pierwszą. Bo zapach to gorszy. Coś wow, nigdy nie zakładać długich spodni, nigdy nie zakładać krótkich spodenek. Zima, lato. Zima. Jakoś mi się lato wytrzymało. I co byś wolał? Mieć dzieci, tylko sobie wyobrazić, czy masz pięcioraczki. Wolę mieć dzieci. Dobra. Te pytanie sobie odłożymy na jutro. Co byś wolał o youtuberach? To pytanie sobie odłożymy na kolejny odcinek. Aha, powiedziałem, że odłożymy na jutro. Ja to mądry jestem czasami. Jakoś sobie je spróbuję zapisać i wtedy ten quiz sobie rozwiążemy w następnym odcinku. A już się w tym odcineczku żegnam. Dzięki za obejrzenie tego odcinka. FG Friends się z wami żegna. Na razie. Cześć. Kurde, nagrywanie się nie włączy.